Cały czas jeszcze oczekujemy wejścia wszystkich gości, ale ja może już rozpocznę, żeby to wszystko było jak najszybciej. Proszę Państwa, zastanawialiśmy się nad taką najważniejszą myślą dzisiejszego dnia. No i to jest to zdanie mocno polskiej nauki. Jednak nauka polska i służebna rola naszego centrum wydają się tutaj najważniejsze. Proszę Państwa, misja i najważniejsze zadania cyfrolentu, ja już mówiłem, moc obliczeniowa i dostęp do sieci komputerowej, ale bardzo ważny jest udział Cyfronetu w pracach badawczych i badawczo-rozwojowych, ponieważ dzięki temu możemy usługi informatyczne dostarczać na najwyższym światowym poziomie, co w wielu wypadkach pokazujemy. Przykładowo w konsorcjum AG Europe Initiative to odgrywamy wiodącą rolę, z premierem podobnie. Dlatego to jest bardzo ważny nasz udział w pracach badawczych. Przejdźmy na nowy budynek Cyfronetu, ale pan marszałek wspomniał też o starym. To był ogromny remont tego obiektu. Tak wyglądał przed remontem, a tak po remoncie. Oczywiście nowa bala komputerowa, bardzo ważna. Tutaj widać są te wielkie drzwi na transformatory wielkiej mocy obliczeniowej. To są te drzwi technologiczne na transport. Super komputerów, a tutaj są miejsca na agregaty prądotwórcze. Ta budowa przebiegała dość sprawnie. Świeciliśmy kamień węgielny. On się znajduje tuż przy wejściu do hali. Można go tam zobaczyć. To było całkiem niedawno. Oczywiście to były ważne dla nas chwile. No i tu już mamy gotową nową halę komputerową. Proszę Państwa, pamiętamy z Eusa prawie 400 teraflopsów. To jest 30 szaf komputerowych, 10-krotnie najszybszy komputer w Polsce, 4-krotnie pierwszej setce. W tej chwili na 211 miejscu. Proszę popatrzeć na liczbę zadań, które wzrosły ponad 10-krotnie, tak? Z 600 tysięcy do prawie 8 milionów, a czas obliczeń z 207 do prawie 13 tysięcy lat. Ciekawe są ostatnie dwa wiersze, bo widać, że liczba zadań zmalała, a czas wzrósł, czyli większe zadania obliczeniowe są realizowane. Państwa, praca Zeusa jest monitorowana cały czas. Głównym lewym rogu jest wykorzystanie mocy obliczeniowej, w prawym dolnym rogu temperatura poszczególnych serwerów. Proszę Państwa, to jest dzisiaj bardzo ważny slajd, ponieważ on pokazuje, że zadania obliczeniowe, które wykorzystują prawie 96-98% mocy obliczeniowej Zeusa, a prawie ponad dwa razy więcej zadań oczekuje w kolejce. Czyli to jest to, na czym nauka cierpi i dlaczego Prometeusz jest tak bardzo potrzebny. Tu są przykłady. 165 lat obliczeń, antybiotyki przeciwżywiczne. Modelowanie molekularne 21 lat. Tutaj mamy przepływy turbulentne 3,5 roku obliczeń. Nikt by nie czekał na te obliczenia, prawda? Wiemy, że jeszcze jest wprowadzana interakcja. Stąd następcą Balibala Zeusa jest Prometeusz. No jako ten niosący ogień, niosący światło, pan rektor to pięknie o tym powiedział. Bardzo za to dziękuję. Proszę Państwa, 20 października w tej hali odbyło się podpisanie umowy na realizację Prometeusza w obecności pana rektora, pani kwestor, firmy KP, Megantę i Akszy. W międzyczasie delegacja cyfrowa była na konferencji naukowej Superkomputing w Stanach Zjednoczonych i miała okazję zobaczyć Houston, jak jest zbudowany Prometeusz. To jest zdjęcie z hali komputerowej, które bodajże pan Marek Nagryś wykonał. Tuż są chwile końca ubiegłego roku, kiedy Prometeusz dotarł w paczkach. Oczywiście często Prometeusz widzimy w tej hali, ale on się znajduje na dachu, w piwnicy, w sąsiednich pomieszczeniach. Będę o tym jeszcze mówił. Tutaj jest pomieszczenie urządzeń wchodzących na dachu Cyfronetu. To jest też jedno z pierwszych chyba w Polsce urządzenie Drycooler do chłodzenia komputera, ponieważ komputer jest chłodzony ciepłą wodą, nie zimną, ciepłą, ale ona jest chłodniejsza od mikroprocesora. Proszę Państwa, żeby mógł być chłodzony wodą, ogromna instalacja hydrauliczna pod podłogą. Chcieliśmy, żeby dzisiaj to były kilkanaście szklanych płyt, żeby to było widać
ale dostawca niestety zamyk będą w środę. Będą w środę. To są te trudności, o których Państwo mówili, których nie brakuje. Tutaj jest bardzo zaawansowana technologia hydrauliczna. Kiedy to zdjęcie opublikowaliśmy na stronie Cyfronetu, jeden z internautów napisał, nie wiedzieliśmy, że kupiliście sobie hydrauliczny komputer. To rzeczywiście ta technologia hydrauliczna jest tutaj bardzo ważna. Przejdźmy, no to są wielkie szafy. Ten Prometeusz ma szafy wyższe od normalnych superkomputerów i znacznie głębsze. Dlatego tutaj widać specjalne urządzenia do składania z dwóch części tych szaf, które zostały przekonstruowane. To jest, proszę Państwa, zaledwie 15 szaf. W środku są serwery. To jest właśnie szafa po otwarciu. Widać tutaj poszczególne serwery. Tutaj serwer, widać te rurki, którymi ta ciepła woda krąży. Dla bezpieczeństwa są trzy obiegi tej wody. Zdrawił do hali, z hali do komputera i trzecia już na poszczególnych serwerach. Tutaj na krawędzi są takie wymienniki ciepła na styk termiczny miedziany. I tutaj w środku krąży woda. Ta woda jest, czy płyn jest pod ciśnieniem, czyli gdyby nastąpiło naruszenie ciągłości, to jest zasysane powietrze, ponieważ ten ciecz jest wody. A poza tym jest monitorowane i od razu jest wypompowywana ta ciecz. Proszę Państwa, do niedawna naszym planowym komputerem był Balibar firmy Silicon Graphics Incorporation 3700. 1,5 teraflopsa, czyli 1000 razy mniejszy od Prometeusza, zajmował 8 szaf. Zeus 400 teraflopsów, 30 szaf. No to gdyby teraz przeliczyć Zeusa na Balibara, przepraszam, no to Zeus zajmowałby 2000 szaf, a zajmował zaledwie 30. W przypadku Prometeusza 1700 teraflopsów, a zaledwie 15 szaf. Gdyby to była technologia Zeusa, tych szaf byłoby 120, a technologii Balibara aż 8000 szaf. Proszę sobie wyobrazić, zabrakłoby miejsca w tej fali. Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Prometeusz to nie jest tylko 15 szaf. To jest trajkuler na dachu, rozdzielnie średniego i niskiego napięcia, transformatory wielkiej mocy. Tutaj są drzwi technologiczne do transformatorów. A tutaj są miejsca na agregaty prądotwórcze, które podtrzymują ciągłą pracę całego centrum. No, gdyby zamiar zasilania był całodobowy, około 2,5 cysterny oleju napędowego zużywamy. Więc to są ogromne koszty. Proszę Państwa, tu jest napisane 1728 serwerów, ponad 40 tysięcy rdzeni. No i tutaj jest dużo zer. 1,7 petaflopsa. Gdyby dzisiaj ogłaszano listę top 500, 30 miejsce na świecie, 12 w Europie, ale my cały czas podkreślamy, ale tu jeszcze trzeba powiedzieć, tak, największa instalacja takiego komputera na Apollo 8000 na świecie, jeden z bardziej oszczędnych, energooszczędnych komputerów, opowiadaliśmy ponad 40 tysięcy komputerów klasy PC, ale trzeba dołączyć jeszcze ultra szybkie połączenia NVIDIA tych komputerów, procesorów i oprogramowanie zarządzające, prawda? No i baza całkowita tego, co tu stoi ze Państwem, to jest ponad 30 ton. Ale proszę Państwa, najważniejsze są obliczenia. To, co nam się udało w programie PLGRID, to nie tylko zbudować infrastrukturę, zintegrować je dla wszystkich 5 centrów superkomputerowych, zbudować middleware ułatwiający dostęp przez portal dostępowy PLGRID poprzez automatyczną autoryzację użytkowników w bazie OPI, ale także budowa dziedzinowego wsparcia dla naukowców. W projekcie PLGRID Plus mamy tutaj 13 strategicznych dziedzin: astrofizyka, fizyka wysokiej energii, nanotechnologia, mistyka, life science, chemia kwantowa i fizyka molekularna, ekologia, synchrogrid, energetyka, bioinformatyka, zdrowie, materiały, metalurgia. A w kolejnym projekcie PLGRID medycyna, open oxygen, matematyka, biologia, hydrologia, geoinformatyka, meteorologia, kompleks networks, Jurij Bałtycki, medycyna spersonalizowana, chemia obliczeniowa, energetyka jądrowa, technologia przetwarzania metali. Proszę Państwa, konsorcjum PLGRID, do którego wchodzą wszystkie 5 centrów superkomputerowych. Wyniki naszych prac opisaliśmy w kolejnych dwóch tomach wydanych przez Springer Verla o infrastrukturze PLGRID i o wynikach
tak jak mówiłem, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w Europie i jakby byliśmy tutaj inicjatorami w ogóle tego rodzaju myślenia o zasobach informatycznych. Oczywiście sieć Pionier, bardzo ważna. To, co Państwo widzą, to są linki 2x10 gigabitów na sekundę. Kraków ma 4 takie linki, do niedawna były jeszcze 2. Wiemy, że doświadczy o niezawodności tej sieci za rok 2014. 5/9, 99,99% sprawność tej sieci jest ogromna, także bardzo tutaj dziękujemy wszystkim partnerom i tym, którzy powodują, że ta sieć jest taka wysoko wydajna. Wszyscy z niej korzystamy. Oczywiście, Państwa, należy tutaj na ręce pana dyrektora NCB też podziękowania za to, że uznał w Cyfranecie Centrum Kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu hybrydowego i cloudowego. Można zauważyć, że jest to taka 20-letnia cykliczność. W 1973 roku powstał Cyfranet, 20 lat później KPN uznał Cyfranet za jednostkę gorącą pani KDR, a w 2013 roku zostaliśmy Centrum Kompetencji Obliczeń Hybrydowych i Cloudowych. Oczywiście to wszystko dla tego, co nazywamy nauką, jednakowy dostęp do informacji, przetwarzania informacji w laboratorium, kliki dziedzinowe, łatwe współpracę dużych zespołów badawczych, niezależnie od rozproszenia miejsca pobytu, ogólna dostępność wyników badań, także myślę, że Polska w europejskiej przestrzeni badawczej jest całkowicie dobrze postrzegana, ma narzędzia informatyczne i możemy tutaj działać. Proszę Państwa, uznaliśmy, że ten wyjątkowy komputer może się wyróżniać od wszystkich pozostałych, dlatego ogłosiliśmy konkurs, na który wpłynęło 40 prac, projektu tego, co mogłoby się znaleźć na drzwiach szafy Prometeusza. Jury w pierwszym etapie konkursu wytypowało 4 prace, na które głosowali internauci. To jest pierwsza, druga, trzecia. Bardzo ciekawa ręka Prometeusza z ogniem, a tam dużo różnych treści naukowych i właśnie coś takiego. Połączenie medycyny z elektroniką, informatyką, ale i gwiazdy, które widać. I ta praca oczywiście wygrała i ją tutaj będziemy za chwilę prezentować. Także ja jeszcze raz wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że Prometeusza możemy dzisiaj uruchamiać, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Ale jeszcze takie dopowiedzenie. 27 kwietnia ubiegłego roku kanonizacja Jana Pawła II. Wiemy, że temu wielkiemu świętemu Polakowi zawdzięczamy bardzo dużo, nie tylko chrześcijanie, ale cała Polska i cały świat. A my jako Cyfronet mamy szczególną radość, bo na przeciwko Cyfronetu jest taki mur, to jest ogrodzenie przedszkola, na którym pojawia się takie grafiki, które chyba dobrze świadczą o młodzieży i o tych, które te grafiki wykonują. To się pojawiło w kwietniu 2005 roku. W październiku 2009, one się mniej więcej co rok pojawiają, ja tylko wybrane pokazuję. To jest kwiecień 2011, więc tym nie lękajmy się od pierwszych dni pontyfikatu. Jan Paweł II budował nas i cieszymy się, że to także przyczyniło się do naszego tutaj dzisiejszego spotkania. Także bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj tej części komputera całego najlepiej. I teraz nastąpi moment odsłonięcia. Bardzo prosimy o odsłonięcie komputera.
prosiliśmy, czy Państwo mogą zasłonić bardzo proszę Państwa. Ale tutaj Państwo zasłaniają, Państwo proszę. Skoro Państwa chcieliśmy pokazać bardzo krótki film z budowy Prometeusza. Oczywiście to trwało wiele tygodni, już rur nie ma, już jest posprzątane. Teraz kolejne instalacje są pokonane. To są właśnie te części hydrauliczne, bardzo skomplikowane. Sobie, bo mamy tutaj narzędzie, jakie mamy w Polsce i w
przyjąć. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszę pani wójta na pewno dla pana Pawła Czajkowskiego. Jest taka polska cecha, że nie tylko się chwalić tym, co osiągamy i co potrafimy zrobić. Wydaje mi się, że dzisiaj jest taki dzień, w którym powinniśmy przełamać te bariery i się właśnie bardzo chwalić tym, co osiągnęliśmy. Powinniśmy być dumni. Władze Małopolskie i Krakowa powinny być dumni, że powinniśmy to swoje właśnie tym, gdzie stoi. Pan rektor już jest dumny z tego, że stronę przyszedł. Jego uczelni, prowadzone przez jego uczelni i że pan profesor Dniak tak skutecznie, pomimo przeciwności, wielu problemów, które trzeba było usunąć, żeby to wydarzenie miało miejsce, doprowadził do realizacji tej wizji. Myślę, że pan profesor będzie do zespołu, który kieruje, który zespół postanowił zrealizować tę wizję, bo wizja bez realizacji zostaje niczym, może powiedzieć ewentualnie. Ja osobiście też jestem bardzo dumny, że firma KP uczestniczyła w tym przedsięwzięciu i że nie tylko, że to największa instalacja KP Apollo 8000 na świecie, ale również dlatego, że cała ta instalacja była realizowana poprzez pracowników zarówno zespołu pana profesora, jak i zespołu tutaj naszego działu polskiego z pomocą naszych kolegów ze Stanów. Czyli nie tylko sam produkt pojawił się w Krakowie, ale również wiedza na temat tego, w jaki sposób budować taki super komputer, który jest w Polsce. I na koniec a propos tej grafiki, słyszeliśmy, że był konkurs, który internauci głosowali na to, która grafika powinna być grafiką wybraną dla Prometeusza. Było dzień, w którym ja miałem przyjemność też uczestniczyć, pan profesor Śmiania. Gdzieś tam tym moim głosem wybranym została ta grafika, więc ja bym chciał tylko powiedzieć, że się państwu podoba. To jest sukces internautów. Jeżeli się nie podoba, to ja biorę całą winę na siebie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się do momentu uruchomienia Prometeusza. Podobnie jak poprzednio prosiłbym o uruchomienie prądu.